W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa Chrystusa: ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Pewien mężczyzna, ojciec, nie był przez wiele miesięcy obecny w rodzinie, gdyż wyjechał za granicę zarabiać pieniążki. W końcu wrócił do domu i spotyka się ze swoją córką. Postanowił sprawić jej szczęście, radość. Wziął ją do sklepu, wyciągnął banknot i mówi córce: kup sobie co tylko chcesz, na co masz ochotę. Dziecko wyciągnęło rączki do taty i mówi: ja nie chcę pieniędzy, ja chcę Ciebie. Pan Jezus Chrystus jest naszym Bogiem. Czy my Go kochamy miłością bezwarunkową? To znaczy nie dlatego, że darzy nas zdrowiem, pomyślnością, szczęściem, tylko właśnie dlatego, że On jest naszym Bogiem, że On nas kocha, że oddał za nas życie, że dla nas zmartwychwstał. Po prostu miłością bezwarunkową, miłością troskliwą i czułą. Czy kochasz Go właśnie dlatego, że jesteś latoroślą, która z Niego wyrasta? Ezop, słynny bajkopisarz, napisał taką opowiastkę, w której przedstawił lwa, który miał chrapkę na wołu. Jednak woły trzymały się razem w grupie. Lew więc wpadł na koncept, postanowił woły poróżnić. Kiedy woły oddaliły się od siebie, bo nie chciały się trzymać razem, bo były skłócone, wtedy lew zaatakował jednego z nich i pożarł. Było to tylko dlatego możliwe, że one nie trzymały się razem. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii powie: kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jedynie będąc wszczepionymi w Chrystusa, to znaczy żyjąc z Nim, korzystając z sakramentów, modląc się, mając żywą wiarę, możemy czuć się bezpieczni. W przeciwnym wypadku, kiedy od Niego odpadniemy przez grzech, przez życie niezgodne z przykazaniami, tracimy życie. I oby nie przedłużyła się taka sytuacja na całą wieczność.